praskie audiohistorie. Przystanek Ząb Owsa. Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Wladyslaus Kwartum, Dei Gratia Rex Polonie, Magnus Dux Lituanie, Rusje, Prusje, Mazowie, Samogitie, Livonie, Smoleńscje, Czernichowieńkwe, Neknon Suenorum, Gotarum, Vandalorumque, Hereditarius Rex. Ad perpetuam rei memoriam significamus presentibus literis nostris. Quorum interest universis bellorum amorumque tumultus, quibus vicina imperia reginisque nostris adiacentes et foe conditate ut lebe quondam illustres agri. Civil sanguine irrigantur et in abominosam hisse temporibus degenerant sterilitatem, magnam felicitatis partem esse existimamus. Dum regnom et ditiones nostre possedatos hostilis potentie insultus optata pace Florentes in foecundas exurgunt colonias. Sterilesque et deserti agri ad uberimam excitantur culturam, dum et neglecti pagi et sine lege iacentia rura in novas legibusque. Vincendas exurgunt civitates. Ac proinde cum reverendus in Christo pater Michael Działdyński, episcopus Kamenescensis totumque venerabile capitulum Kamenescense ad priam vistule civitati nostre Varsaviensi oppositam. In fundo proporio seu hereditario in quo domus Lauretane Beatissime Virginis nauper extructa est. Civitatem quoque erigere tum et Nicolas ibidem inhabitantes subcertas leges vocare et iuribus publicis stringere in animum sum idusissent. Utque id sibi accerdente consensu nostro facere licet nobis humiliter supplicassent. Nos id ipsum ad maiorem Dei gloriam nec non augendum Virginis Lauretane honorem plurium pertinere prefatamque civitatem residential nostre Varsaviensis vicinam. Que ac structure, ave in cultu Dei pare, prima posuit fundamenta magno rei publice, ornamento ac commodo fore existimantes facile, super erectionem ipsius consentimus presentibus listeris nostris. Eamque iam, ec nunc iuri Teutonico, quo Magdeburgense dicitur, adscribimus et incorporamus, pragaque antiquo nomine appellari, volumus perpetuo et in evum. Removentes pretera, et annihilantes omnes modos et consuetudines, iuri moderno Teutonico, contrarias quibus prefati, incole hactenus, utebantur, plenariam et omnimodam isdem facultatem magistratum. Thank you.
Władysław IV, z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, czerniechowski oraz Szwedów, Gotów i Wandalów dziedziczny król. Na wieczną rzeczy pamiątkę wiadomym czynimy niniejszym dyplomem naszym, wszystkim w ogóle i w szczególe komu na tym zależy. Wśród krwawych zgiełku wojen i bitew, jakimi przyległe naszym królestwom sąsiedzkie państwa oraz błonia urodzajnością ziemi niegdyś wsławione, są obecnie krwią obywatelską skrapiane i na obrzydłą dziką pustynię w tych czasach wyradzają się, za wielki udział szczęścia poczytujemy, gdy w państwach i prowincjach naszych po uskromieniu napadów nieprzyjacielskich powstają i rozwijają się w pożądanym pokoju zamożne osady, odłogi i opuszczone pola na najbujniejsze łany są uprawiane, zaniedbane zaś wsie i prawami nieopatrzone sioła na nowe i ustawami nadane zmieniają się miasta. Więc z tych powodów, gdy przewielebny w Chrystusie ojciec Michał Działyński, biskup kamieniecki, z całą swą wielebną kapitułą pokornie nas upraszali, ażeby na brzegu Wisły przeciwległym miastu naszemu Warszawie, na gruncie własnym, czyli dziedzicznym, gdzie kaplica lauretańska Najświętszej Panny niedawno wystawiona jest, mając tamże zamiar miasto założyć oraz mieszkańców osiadłych pod stałe prawa podciągnąć i ustawami publicznymi opatrzyć, za naszym to pozwoleniem, iżby dozwolonym mu było wykonać. My, zważając, iż to na większą chwałę Boga i na rozszerzenie czci Najświętszej Panny Loretańskiej najsilniej wpływać będzie i że to miasto rezydencji naszej Warszawie przyległe, już dawszy poznać pierwsze fundamenty swej postaci, stanie się w uczczeniu Boga Rodzicy wielkim Rzeczpospolitej zaszczytem i wygodą. Chętnie postanowiliśmy na założenie jego zezwolić tak, jak niniejszym dyplomem zezwalamy, i odtąd prawem niemieckim, które zwą magdeburskie, nadajemy i do niego wcielamy, mieć chcąc, ażeby Pragą, dawnym mianem, ciągle i na wieki przezywało się. Prócz tego, odrzucając i unieważniając wszystkie miary i zwyczaje obecnemu prawu magdeburskiemu przeciwne, a jakich prażanie dotąd używali, postanowiliśmy niniejszym dyplomem naszym dać i udzielić zupełną i wszechstronną tymże mieszkańcom władzę. Błażej Cul, historyk mediewista, przeczytał państwu po łacińsku akt lokacji Pragi, spisany dokładnie 373 lata temu, 10 lutego 1648 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie. Na pamiątkę tego wydarzenia warszawska Praga obchodzi swoje urodziny właśnie 10 lutego. Właściwie ten oryginalny łaciński tekst i przeczytane przeze mnie tłumaczenie to tylko pierwsza, najważniejsza, ogólna część całego dokumentu. Dalej mowa była o konkretach, o przywilejach, które pozwalały Pradze zarabiać i rządzić się jako miastu. O tych konkretach opowie państwu 11 lutego o godzinie 18 Adam Lisiecki, kustosz Muzeum Pragi. Zapraszamy na wykład na Facebooku Muzeum. Oryginał aktu lokacji to pergamin, gęsto zapisany złotym i czarnym atramentem, z odręcznie wyrysowanym kolorowym herbem Pragi, z piękną wielką pieczęcią królewską odciśniętą w czerwonym wosku. Ten oryginał leży bezpieczny, w dobrym stanie w archiwum akt dawnych. Faksymile, czyli bardzo dokładną kopię tego dokumentu, mogą państwo zobaczyć w muzeum. W drodze do muzeum albo w czasie wycieczki do warszawskiego zoo warto zobaczyć jeszcze jeden relikt tamtych czasów. W kościele Matki Bożej Loretańskiej przy Ratuszowej, w środku, ostał się domek loretański, czyli kaplica lauretańska wspomniana w akcie lokacyjnym. Król Władysław IV był jednym z fundatorów, czyli sponsorów, budowy tej kaplicy. Osobiście przekazał klucze do ukończonego sanktuarium mnichom bernardynom. Domek loretański powstał bowiem przy jednej ze ścian nieistniejącego już dzisiaj kościoła bernardynów, jako odrębna budowla, nie schowana jak dziś pod innym dachem. Mamy dokładny opis tej kaplicy, sporządzony w chwili jej otwarcia. Napisał go, wierszem, nadworny kompozytor królewski Adam Jarzębski. A ja państwu fragment tego wiersza przeczytam. W bok lauretańska kaplica, przy niej cmentarz i ulica, zmurowana na kształt takiej drugiej w lorecie, jednakiej. Tamta w pół kościoła z muru stoi, wierzch biały z marmuru, na niej historyje różne, wyrażono je, nie próżne. W sklepieniu okno pod wierzchem, żeby od lamp fumy wierzchem wychodziły, dla zaduchu, tak od zgromadzonego duchu. A ołtarz od srebra złotem z diamentami, klejnotem od monarchów ozdobiony, wewnątrz sprosta w mur zrobiony. Czarny sam obraz loreckiej panny, płci niejako greckiej, a przeciwko malowany pan, wykonterfektowany, wisi na krzyżu, przy murze. Wynijdę bocznymi drzwiami.
Niedaleko, też za drzwiami, widzę, murem obtoczono, w rogach baszteczki wtłoczono, w tychże ołtarze być mają. Tak zakonnicy mnie mają, którzy mocno tam zasiedli, Bernardyni. Sprawdź kiedyś, jak ten opis pasuje do dzisiejszego wyglądu domku, który jest w herbie Pragi. Kończymy już ten urodzinowy odcinek podcastu, ale na urodzinach muszą wybrzmieć życzenia. Życzenia dla dzisiejszej Pragi. Kochana Prago, z okazji Twoich urodzin życzę Ci, żebyś zawsze była piękna, gościnna, otwarta na różnorodność, a przede wszystkim dumna ze swojej tożsamości. Wszystkiego najlepszego, kochana Prago. Anna Kraus, Muzeum Warszawskiej Pragi. Tu Krzysztof Michalski z Porozumienia dla Pragi i Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców Michałów. Z okazji kolejnych urodzin życzę Pradze, Prażanom i Prażankom tego, by nasza dzielnica była zielona, przyjazna, zarządzana w sposób transparentny, odnowiona, ale z poszanowaniem historycznego dziedzictwa, a także aktywna, aktywnością swoich mieszkańców i mieszkanek. Kochana Prago, Warszawy dzielnico, w dniu Twego święta uśmiecha się lico. Życzymy Ci piękna, od Prażan miłości, więcej zieleni, o mienie dbałości. Szacunku do murów na tej praskiej ziemi, niech Twa sława na lepszą się zmieni. Życzy Towarzystwo Przyjaciół Pragi. Szukaj nas na muzeumpragi.pl.